chciałabym Wam coś pokazać niesamowitego. Dopiero co wróciłam z pracy, więc jestem trochę nieogarnięta, światło jest słabe, ale nieważne. Dzisiaj sobie zrobimy unboxing Epic Boxa Vintage. Was wie, co to jest Epic Box. Zwyczajne pudełko subskrypcyjne, które się zamawia raz na jakiś czas w wybranym temacie. Nie znamy książki i gadżetów i tak dalej. A ten Epic Box Vintage jest to taka mniejsza wersja Epic Boxa. I polega to na tym, że zamawiamy książkę, również niespodziankę, również z gadżetami, tylko że zamawiamy książkę używaną. Nie nową. Do tego jest o połowę tańszy ten boksik, bo kosztuje niecałe 25 zł. I więc to jest tak jakby o połowę mniejszy Epic Box zwykły. Uważam, że to jest naprawdę niesamowita inicjatywa. Jeśli ktoś z Was nigdy nie zamawiał Epic Boxa i chciałby się dowiedzieć, jak to jest, to może sobie zamówić takiego vintage, mniejszą wersję i się przekonać i wtedy zdecydować, czy chce kupować tą pełną wersję. Uważam, że warto promować używane książki i warto, żeby one znalazły nowy dom. W Epic Boxie Vintage świetne jest również to, że możemy sobie wybrać gatunek książki, jaki chcielibyśmy dostać. Czyli możemy sobie wybrać fantastykę, kryminał, albo jakąś psychologiczną powieść, albo różne, naprawdę jest dużo tych kategorii. Ja akurat zamówiłam sobie książkę z kategorii fantastyka, fantasy, więc jestem bardzo ciekawa, co tam się znajduje. To jest fajna sprawa, a do tego emocje z otwierania tego listu są takie same jak przy otwieraniu dużego pudełka. Też nie wiemy, co tam jest. I chciałabym Was do tego przekonać, bo nie widziałam na YouTubie zbyt dużo właśnie otwierania Epic Boxa Vintage, a to jest druga edycja. Otwieramy. Otworzyłam. Otwieramy. Już jest puste i mamy tak pięknie zapakowane. No przecudnie. Mam napisane Epic Box, bo czytanie jest obłędne, naprawdę, czytanie jest obłędne. Ach, szkoda mi jeszcze ten obrazek otwierać, ale dobra, niech będzie. Więc książkę na później. Pierwsze co wyjęłam to herbata zielona z cytryną. Super. Znowu herbatka. Herbatka owocowa, owoce leśne. O, co to? Zademonstruję Wam. No super sprawa. Voucher na zakupy, 10% zniżki na epicbox.pl. Jeee! Dalej. Bo czytanie jest obłędne, Epic Box. Wizytóweczka, może służyć jako zakładka. Obrazek autora Philipa Rotha. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich. Otrzymał nagrodę Pulitzera za powieść Amerykańska Sielanka. Ciempik z Vintage. O, i kolejna herbatka. Miętowa. Teczka z notatnika, moja mini recenzja. Czyli po przeczytaniu książki mogę sobie zaznaczyć. No, bardzo fajna sprawa. Chyba sobie pokseruję więcej. O! To jest recenzja książki Ubik Philipa K. Dicka. Nie znam tej książki, ale przeczytam to sobie i stwierdzę, czy jest warta przeczytania. Ja jeszcze powiem Wam, że ten Epic Box Vintage bo naprawdę był tani, ale nie jest wcale biedny. Mam ołóweczki z napisem I love books, I love books, I love books. Super sprawa. Na pewno będę używać. I z tego co widzę, ostatnią rzeczą już jest książka. Popatrzcie, jak jest pięknie zapakowana. No cudownie, no. Aż szkoda otwierać ten papier, no. Otwieraj. To ja zawsze jestem niewrażliwa na otwieranie. Mówię tak pięknie. O, co to jest? Paul Kearney, Wyprawa Hakuda. Pierwsza księga cyklu Boże Monarchie. O.
jakiś kontynent w chaosie, podziemny lud, jakieś wojny, frakcje, ogólnie no wiecie, magia, wydawnictwo mag. Nie wiem, naprawdę, prosiłam o fantastykę, mam fantastykę, z tego co widzę jakąś wyższą fantastykę, ostatnio takiej nie czytałam. Jak widać żółte strony, widać, że jest już czytana ta książka, ale jestem naprawdę pod wrażeniem, no, zobaczymy co tam jest. I tutaj jest napisane, że Boże Monarchie Paula Kearneya są najlepszą serią fantasy, jaką w ostatnich latach czytałem. Steven Erikson, autor Ogrodów Księżyca. Zobaczymy, przeczytamy, zobaczymy. No i co? No to będzie już koniec, nie? No bo już nie mam co odpakowywać. Epic Box Vintage, naprawdę ekstra sprawa. Kosztuje niecałe 25 zł, a tyle gadżetów, naprawdę super. Książeczka jest, jest. Nieważne, że jest używana, a nawet to właśnie znaczy, że jest, ma duszę, nie? Ktoś ją wcześniej czyta. Nie wiadomo po ile razy. Spróbujcie, zamówcie sobie w następnej edycji Epic Boxa Vintage. Bo co tam szkodzi, jest naprawdę taniusie, jak weźmiecie pocztą, to w ogóle wyjdzie wam niecałe 30 zł, ja wzięłam tak w ten sposób i wszystko ładnie doszło, naprawdę. Ale też czekam na Epic Boxy wrześniowe, zamówione, czekam. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. I te emocje ze sprawdzania są naprawdę ogromne, polecam. No cóż, chyba będę kończyć, bo muszę się pochwalić rodzicom. No to co, bajka! No, dopiero... Hej! Paul... Kearney? Paul Kearney? Upatrzecznościowy.